To, co tutaj mam napisane, co będzie punktem startowym naszych rozważań, to jest formalna definicja pochodnej cząstkowej funkcji dwóch zmiennych po pierwszej zmiennej, czyli wyobrażamy sobie, że f jest funkcją dwóch zmiennych x i y, no i to jest definicja pochodnej cząstkowej df po dx. Jest oddzielny film na temat tej formalnej definicji. Zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu. A teraz, bazując na tej definicji, my spróbujemy znaleźć definicję. Pochodnej kierunkowej funkcji f w kierunku dowolnego wektora v. No i w tym celu tutaj przeanalizujemy jeszcze raz tę definicję pochodnej cząstkowej i spróbujemy ją za chwilę zapisać w trochę innej formie, ale najpierw przypomnijmy sobie taką interpretację intuicyjną, graficzną tej pochodnej cząstkowej, czyli powiedzmy, że tutaj jest płaszczyzna x, y, która reprezentuje dziedzinę mojej funkcji. Tutaj będziemy mieli zbiór wartości tej funkcji, czyli prostą rzeczywistą, czyli tutaj będzie menowartości funkcji f, no i ta funkcja przekształca płaszczyznę na prostą rzeczywistą. No i teraz, jeżeli tutaj mam jakiś punkt o współrzędnych o współrzędnych ab i liczę pochodną cząstkową po x w tym punkcie, no to patrzę jak zmienia się funkcja wtedy kiedy tutaj przesuwam się w kierunku zmienny x wtedy kiedy y jest stałe czyli wyobrażam sobie że tutaj mam taki malutki przyrościk dx no i patrzę czemu odpowiada tutaj jak, jaka zmiana wartości funkcji odpowiada temu, temu przyrostowi i tutaj będzie to jakaś, jakaś zmiana funkcji df no i tutaj jest formalna definicja że biorę iloraz tych dwóch przyrostów i granica tego ilorazu to jest ta pochodna cząstkowa. Przy czym tutaj h mówi, mówi mi właśnie, jaki jest przyrost, jaka jest długość tego przyrostu. Mogę myśleć o tym w ten sposób, że, że h mnoży mi tutaj taki jednostkowy przyrost w kierunku wektora 1, 0. Czyli h mówi, jak mały jest ten przyrost. No do, w granicy dążę z tym h do zera, a ten wektor no to mówi, w którym kierunku ja tutaj idę na tej płaszczyźnie. No i właśnie spróbujmy teraz zapisać tę definicję pochodnej cząstkowej w trochę innej postaci. Mianowicie użyjemy tutaj zapisu wektorowego. Powiemy, że DF nie w punkcie AB, tylko w punkcie na przykład R, gdzie R, no to właśnie jest ten nasz wektor o współrzędnych AB. To jest ten nasz wektor. No i teraz chcemy zapisać jeszcze raz tę... Ten iloraz różnicowy. No i tutaj muszę znowu napisać granicę przy h dążącym do zera, ale teraz tutaj to h było dodawane tylko do tej pierwszej zmiennej, a druga pozostawała bez zmian, no bo to była pochodna cząstkowa po pierwszej zmiennej. No a teraz jak zapisać to w postaci takiej wektorowej? No jak to trzeba zrobić? No tutaj trzeba coś dodać do tego wektora r, ale co tutaj dodać? No, trzeba właśnie dodać, h razy ten wektor, który tutaj napisałem. No i jego się różnie oznacza, możemy go na przykład nazwać ex, czyli taki wektor jednostkowy w kierunku osi x. Więc tak go tutaj oznaczę. No i od tego odjąć wartość funkcji po prostu w punkcie r. No i wszystko podzielić przez h. No, i to jest dokładnie to samo, co napisane tutaj u góry, tylko przy użyciu trochę innych oznaczeń. No i jak mamy coś takiego, no to możemy łatwo uogólnić to na pochodną kierunkową. Tutaj oczywiście, gdybyśmy liczyli pochodną cz cząstkową po y, czyli po drugiej zmiennej, to zamiast tutaj wektora e x mielibyśmy wektor ey, czyli wektor jednostkowy w kierunku osi y o współrzędnych 0,1. No ale widać, że można to uogólnić na, na dowolny wektor. Tutaj możemy wstawić dowolny wektor w tym miejscu. No, i to będzie właśnie nasza definicja pochodnej kierunkowej, że pochodna kierunkowa w kierunku wektora v funkcji f, no to będzie właśnie granica znowu przy h dążącym do zera. No i teraz tutaj zamiast tego wektora w kierunku osi x czy w kierunku osi y, będziemy mieli tutaj dowolny wektor, dowolny wektor v. Mnożony oczywiście przez ten, przyrost, przez ten przyrost h, odjąć wartość funkcji w punkcie r, no i wszystko podzielone przez, przez h. No i to jest formalna definicja pochodnej kierunkowej w kierunku wektora, w kierunku wektora v. To jest ta formalna definicja. No i możemy się zastanowić, jaka jest interpretacja graficzna taka intuicyjna tutaj na wykresie to wytrzemy sobie to co tutaj było wcześniej czyli mamy ten nasz wektor ten nasz wektor r powiedzmy że tutaj ten wektor r wskazuje jakiś punkt no i teraz nasz wektor v no to jest wektor tu w jakimś to jest powiedzmy wektor v no, i my patrzymy, jak zmieniają się wartości funkcji, jak pójdziemy w kierunku tego wektora V. Przy czym ten, ta liczba h, która dąży do zera, która w domyśle jest bardzo malutka, no to mówi, że my tutaj bierzemy tylko taki malutki przyrościk w kierunku tego wektora, tego wektora V, ale jak przechodzimy do granicy, to ten przyrost jest tutaj coraz mniejszy. No i patrzymy, jaki przyrost wartości funkcji odpowiada temu malutkiemu przyrostowi tutaj argumentów tej funkcji. No i tutaj też jest tak, że jeżeli na przykład ten wektor V ja bym pomnożył przez przez jakiś czynnik, na przykład wektor V bym pomnożył przez 2, on by się tutaj wydłużył dwa razy wtedy. To widać, że tutaj też nam się pomnoży przez 2, czyli widać, że wartość tej pochodnej kierunkowej też się pomnoży przez 2. Więc czasami niektórzy tutaj dzielą jeszcze przez długość tego wektora v. Można się spotkać z taką definicją, żeby to nie zależało od długości tego wektora v, tylko od jego kierunku. Ale ja wolę tego nie robić i tutaj nie będzie w tej definicji naszej tego dzielenia przez długość wektora v, dlatego że z pewnych względów to nawet jest użyteczne i to nawet jest takie intuicyjne, że jeżeli ja ten wektor v wezmę dwa razy dłuższy. No to, że wartość tej pochodnej będzie dwa razy większa, no bo ten y, czynnik h będzie mnożył dwa razy dłuższy wektor, czyli wartości funkcji będą rosły dwa razy, dwa razy szybciej, tak jak będę się poruszał tutaj wzdłuż tego wektora v. Więc zostajemy przy takiej definicji pochodnej kierunkowej bez tego dzielenia przez długość wektora v tutaj w mianowniku. A na zakończenie może jeszcze warto raz podkreślić, że pochodne cząstkowe to jest pewien szczególny przypadek. Pochodnej kierunkowej. Mianowicie, wtedy, kiedy ten wektor, w kierunku którego liczymy pochodną, to jest wektor jednostkowy w kierunku osi x, czyli taki wektor o skrócie 1,0, no to dostajemy pochodną cząstkową po x, a wtedy, kiedy to jest jednostkowy wektor w kierunku osi y, no to dostajemy pochodną cząstkową df po dy. Czyli pochodne cząstkowe to jest szczególny przypadek pochodnej kierunkowej.